Witam Państwa serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest pani burmistrz Pucka, pani Hanna Pruchniewska. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek zapytam, co słychać w ogóle w Pucku? W Pucku wszystko dobrze, sporo się dzieje, dużo inwestycji, no ale jak dzisiaj obejrzałam w gminie Szemud to, co się dzieje, to muszę powiedzieć, że ho, 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 zazdroszczę, podziwiam i trzymam kciuki, żeby wszystko się pięknie udało, bo rzeczywiście jest to imponujące myślenie o przyszłości, myślenie bardzo nowoczesne i bardzo mi się ono podoba. No ale Puck też jest przepiękny, ponieważ jest przepiękną miejscowością rybacką i turystyczną, więc myślę, że my dzięki też trasie S6 zyskamy to, że przy okazji tym wszystkim, którzy będą odwiedzać Puck, przejadą przez Szemud. Pewnie tak, pewnie. Jest to dobre powiązanie. Tak, Puck jeszcze przyciąga historią, bo to jest najstarsze miasto Kaszub Północnych, naszej Nordy. W 1348 roku uzyskało prawa miejskie i o 13:48 przypomina to codziennie hejnał, który wybrzmiewa z naszego ratusza. Więc oczywiście my do Pucka zapraszamy. Mamy inny charakter, jak porównuję sobie gminę Szemud, gminę Puck, gminę miasto Puck. Mamy gminę wiejską oddzielnie i gminę miejską oddzielnie. I to nasze miasto jest bardzo małe, bo słyszę, że Szemud, gmina Szemud to 190 km2 około, a my 5 km2, więc już Państwo sobie zdajecie sprawę, jaka jest różnica. Liczebność, populacja też jest znacznie mniejsza u nas. Na koniec tego roku było 10 220 mieszkańców, u Państwa jest to znacznie więcej, prawie dwa razy więcej. Mamy też zupełnie inne wyzwania, bo gmina Szemud zdaje się jest coraz młodszym społeczeństwem, mieszkańcy tutaj. Dużo jest osób napływowych, dużo rodzin, dużo dzieci, u nas zupełnie odwrotnie. Oczywiście. To jest też teren bardziej powiedzmy rozwojowy, bo Puck jest jakby już takim stałym miastem, prawda? No tak, Państwo macie teren do rozwoju, u nas już tego terenu brakuje, jesteśmy za mali, może jesteśmy otwarci na wodę, no ale na wodzie z tymi domami ciężko. Czemu dzisiejsza przede wszystkim wizyta służyła? No, pan wójt zaprosił i mnie, i kierownictwo naszego urzędu, mojego zastępcę, sekretarz, skarbnika. Po pierwsze wymiana takich doświadczeń między właśnie tymi pracownikami, tym kierownictwem urzędów. Poza tym pokazał nam pan wójt gminę, jej zróżnicowanie takie terenowe, przyrodnicze. Szczerze nie wiedziałam, że jest 15 jezior na terenie gminy Szemud, że są takie denivelacje terenowe. A była pani już wcześniej tutaj gdzieś na tym Oczywiście terenie? Byłam, ale jakby tak nie zgłębiałam tematu. Także dużo ciekawych rzeczy widzieliśmy i też na to spojrzałam zupełnie inaczej, pewnie tak przyszłościowo, jak można te tereny wykorzystać. No ale pan wójt oczywiście mnie przebija w tym myśleniu, bo widzę, że ma dużo ciekawych pomysłów. No a poza tym, znaczy, czyli jakby zapoznaliśmy się z charakterystyką tej gminy, no i pokazał nam to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat i muszę powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, co zobaczyliśmy, to tylko parę godzin mieliśmy, więc pewnie jeszcze wiele jest do zobaczenia, ale gratuluję tego, co się wydarzyło. To, co zobaczyliście. I nie mogę się mówimy o wrażeniach. No na przykład centrum sportu, pływalnie. Zobaczyłam w tym nowym budowanym centrum samorządowym, piękne centrum samorządowe, po prostu rewelacyjne. Bardzo wam tego zazdroszczę. Zobaczyłam salę, w której są takie siedzenia, o których ja marzę w naszym centrum kultury, którego jeszcze nie mamy, tak? Więc już no, chociażby wiem, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało, to co sobie też wymyśliłam. Tutaj już miałam okazję zobaczyć, już wiem, kto to wykonuje, więc już takie jest, poglądy, wymiana poglądów, doświadczeń między samorządowcami jest bardzo potrzebna, prawda? My się nawzajem od siebie uczymy. Pewne rozwiązania dla nas są nowe, inne, nie wiem, czy lepsze, czy gorsze, ale inne i pewnie nad wszystkim trzeba pomyśleć. My też zaprosiliśmy do Pucka oczywiście, bo też chcielibyśmy pokazać, jak pewne sprawy wdrażamy w życie i posłuchać, czy według naszych kolegów samorządowych, według nich jest to dobre, czy nie, bo my naprawdę musimy siebie słuchać, pokrytykować czasami, dopytać. Ja to bardzo sobie cenię. Więc to centrum samorządowe, to centrum sportu, centrum muzyczne, które widzieliśmy, tą inną infrastrukturę, byliśmy w siedzibie spółki, jeszcze w paru innych miejscach. Muszę powiedzieć, że jest imponujące i widzę, że jest fantastyczny kierunek rozwojowy. Problemów oczywiście nie brakuje, bo słyszę też o wielu problemach. Nie ma samorządów, w których nie ma problemów. Zwłaszcza, że no, przybywa liczba ludności w bardzo szybkim tempie. To są naprawdę nowe wyzwania stawiane. No i liczę tylko na to, że mieszkańcy gminy Szemud rozumieją, że to nie jest takie proste. Te wszystkie procesy trwają bardzo długo, procedury w różnych sprawach. Także nawet dzisiaj wymyślimy
nie wiem, że zbudujemy przedszkole na 100 osób, za parę lat się może okazać, że przedszkole na 100 osób jest stanowczo za małe. Trzeba było kombinować już na 500 osób. Także, ale widzę to myślenie takie przyszłościowe u pana wójta i tutaj w gminie Szamut, więc myślę, że chyba tak to powinno być. No, tu są często też takie problemy czysto społeczne, wynikające też z różnic społecznych, ponieważ rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, mamy dużo napływowej w tej chwili ludności, no, która jakby jest inaczej ukształtowana też kulturowo i ciężko często powiązać ich kulturę gdzieś tą miejską, nazwijmy to, z tą, która tutaj gdzieś rdzennie funkcjonowała przez lata. Tak, tak, my to też u siebie odczuwamy. U nas, mówiłam o przyroście naturalnym, ujemnym, ale mamy przyrost rzeczywisty dodatni, to znaczy, że jednak trochę osób migruje do Pucka i głównie z dużych miast, bo szukają dostępu do morza, chcą uprawiać windsurfing, szukają czystego powietrza, spokojnego miejsca do życia. No i muszę powiedzieć, że to są mieszkańcy na przykład Łodzi, Katowic, Krakowa, różnych miejscowości, często dużych miast i ja wiem, że mają często zupełnie inne oczekiwania, często mentalnie się różnimy, tak? Ich tak czasem nie przerażają zmiany tych nowych mieszkańców, jak osoby, które tam mieszkają z dziada, pradziada. Każda zmiana wprowadzana no, powoduje jakieś reakcje, nie zawsze pozytywne, tak? Niektórzy chętnie powtarzają, ale zawsze było tak, ja jestem do tego przyzwyczajona. No tak, i nie każdy akceptuje zmiany, prawda? Są takie osoby, które mówią, no nie zmieniajmy się aż tak bardzo. U nas, szczerze mówiąc, trochę odwrotnie jest. Aha. Bardziej ci roszczeniowym społeczeństwem jest bardziej to społeczeństwo, które tutaj dopiero zamieszkuje od niedawna, a ci, co zamieszkują rdzennie, oczywiście też małymi kroczkami trzeba pewne rzeczy wykonywać, ale są bardziej skłonni do zmian. A, no to i cieszą się bardziej. Jeśli chodzi o radość, to na pewno, bo tak, to muszę powiedzieć tak, sporo jest osób, oczywiście. No zauważają zmiany, tak? Sporo jest nowych mieszkańców roszczeniowych, którzy chcieliby na już i teraz. To wynika oczywiście z wielu spraw, ale chociażby taki, że ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to wszystko proceduralnie wygląda. Jeżeli jakiekolwiek uzgodnienie z Wodami Polskimi na przykład trzeba robić, no to musimy sobie założyć, że to potrwa 2-3 lata. No takie są realia w Polsce. I ja rozumiem człowieka, który nie siedzi w temacie głęboko, że się denerwuje, że jest niespokojny, ale pewnych spraw nie możemy załatwić. A poza tym pieniądze. No poza tym pieniądze. No tutaj wójt jest na pewno bardzo skuteczny w pozyskiwaniu pieniędzy. My też się staramy oczywiście, ale w samorządach brakuje na tak zwane wkłady własne. Przecież państwo wiecie, że sytuacja finansowa samorządów się bardzo pogarsza z roku na rok i właściwie my w Pucku tylko kończymy to, co rozpoczęliśmy, nic nowego nie planujemy, bo po prostu boimy się, że nie starczy pieniędzy, więc możemy sobie rzeczywiście fantazjować i marzyć i my też mamy plany, ale musimy być realistami. Oby te wszystkie plany i marzenia się ziściły, bo mamy nowy rok, więc tym bardziej możemy sobie wszyscy życzyć samych dobrych zmian i podążających w kierunku rozwojowym. Czego oprócz jeszcze, powiedzmy, takich czysto wymiany doświadczeń może przynieść taka wspólna współpraca między naszymi gminami? Taka wizyta jest inspiracją do pewnych przemyśleń, do pewnych działań być może. I właściwie to jest dla mnie największy sens tego wszystkiego. Poznanie bliższe, też łatwość potem w ewentualnej komunikacji późniejszej. Dziękuję pięknie za spotkanie i za rozmowę, za poświęcony czas. Może parę słów pozdrowień dla naszych mieszkańców. Tak, ja planowałam Państwa pozdrowić. Oczywiście życzę Państwu dobrego roku. Takiego roku, w którym będziecie mogli spełniać swoje marzenia, że będziecie zdrowi, szczęśliwi i po prostu będzie się Wam wydawało, że życie pięknie upływa, powoli. Dziękuję pięknie. Dziękuję.